Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem oczywiście Rado Jones i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w grę, jaką jest Blockade Classic, czyli powracam troszeczkę do moich starych kanałów na YouTubie, na których właśnie często grałem w tą gierkę. Także co? No to jest moja kolekcja broni, sporo pokupowanych za prawdziwe pieniądze, ale też sporo jest z różnych eventów, więc możecie sobie to zobaczyć. Equipment, no takie rzeczy, w sumie ich nawet nie używam. No i takie mam skiny, większość oczywiście wiadomo wbita za darmo. No i tak, to co, lecimy. Lecimy battle, chętnie pograłbym sobie Klasmosa, jedna z najlepszych map w Blockade'ie. Także co, lecimy. Okej, także do jakiej drużyny my tutaj dołączymy? Może do green, nie? No widzę, że niestety przejmują te punkty. A wydaje mi się, że Klasmos to jest taka gra, której tych punktów się nie powinno przyjmować, bo ona jest na tyle fajna, że nie powinno się jej kończyć. Jakimi brońmi bym tu zagrał? Może to będzie asfalt, dobra broń. Fajnie się z tego full auto strzela. Po co lecimy? Ojojoj, trzeba zrobić... Co ja zrobiłem w tym momencie? Trzeba zrobić taki daszek. W razie czego, no właśnie, zrobili nam plecy. Niestety będą nam spawn campić, więc trzeba zakryć pewne trasy. Ojoj, coś tam wystawało. A, to po prostu chyba osoba umarła. I broń z niej tak jakby te, co nie poleciała. No nie, to nie ma ścian. No ale to się nie opłaca tak tutaj poruszać się w ogóle. To jest tak. Ukradł nam fraga zielony! Jest. Chociaż ja go zabiłem, ale ukradł mi fraga. Najlepszego aima nie mam. Oczywiście, jeśli nie wiecie, czym jest Blockade, no to jest to bardzo prosty FPS. Taki właśnie... No takiej grafice. Może nie Minecraftowe, bo to Minecraftowe w ogóle nie przypomina, co nie? To, co może przypomnieć Minecraft, to wiadomo kwadraty, no i budowanie, i niszczenie bloku. Niestety używają NG42, co mi się już nie podoba, więc wezmę Krajtaka. No co jest nie tak? Dlaczego ktoś jeszcze ma te hełmy? W ogóle ktokolwiek to używa? Ja nigdy nawet tego nie zakładałem, szczerze mówiąc. Kto jeszcze to używa? Ja nie wiem, ktoś naprawdę musi rzadko grać, by mieć te hełmy. Dalej. Porąbane. Bo zdjąłem mu ten hełm. Skąd? 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 No już widziałem jakiegoś zielonego tam chodził. Tam jeszcze ktoś jest strzelany. To właśnie ten zielony. Mega dobry zasięg. Krajtek ma, widzę. Pamiętam, że miał bardzo dobry zasięg, więc dlaczego ja go nie mogę zabić z takiej... Z takiej ilości kratek, to ja tego... Nie rozumiem kompletnie. O! O! Dobra. O no nie! Dobił mi go! Kurczę no! Dobiłem go bardzo mocno. Tylko, że tu nie ma żadnych ścian. Trzeba dobudować coś. Tu się w ogóle... Bo tu może ci snajper siedzieć i ci obserwować. Bez przesady. O! Ha! Jak się zdradził! Tą czapką tak się zdradził. Bo mi tu pokazywało, gdzie on idzie. Po co komu ta czapka jest? Ja nie wiem. Zdradzasz sam siebie ponownie. Swoją pozycję zdradzasz. O nie. Zdradziłem swoją pozycję. Ale on też zdradza swoją pozycję tą czapką. Był. Dobra, mamy kolejnego. Ojojoj. Nie no, świetna jest ta czapka, naprawdę. Oczywiście na moją korzyść jest świetna. No niestety tu widzę, że czerwoni przejmują ten punkt, co mi się już nie podoba. O, to jest właśnie ich baza. Kolejny z dynią na głowie. No inny skin. Kolejny z dynią na głowie. Kto to jeszcze ma? Jak oni mogą mieć to jeszcze w ogóle?
To jest popieprzone, bo później ich jest trudno w ogóle zabić w jakikolwiek sposób. Strzał do mnie typek z tłumikiem, nic nie słyszałem. Dziwnie tu działają te tłumiki, bo nic nie słyszysz dosłownie. Ani nie słyszysz, że pocisk idzie do ciebie, nic po prostu. Po prostu typek sobie strzela bez dźwięku. Nic nie wiesz. Pokazuję ci tam niby skąd dostałeś obrażenia. To jest raczej słabe. O, to chyba on tam kampił. No, ja użyję ich broni. Sprawdziła się ich broń, ale on chyba awczuł tak w ogóle, bo się w ogóle nie ruszył, nie atakował mnie. W jakimś tam stopniu może się sprawdziła ich broń. Dobra, pójdźmy jeszcze tam. Ładny karambit mam. Pamiętam, że on był za level do wbicia w takim jednym karnecie. Czy ja widziałem, że bloki zostały usunięte na poważnie. Kto usuwa te bloki? No ja pierdzielę, no. I później ktoś ci właśnie siedzi i obserwuje ci głowę, bo ty nie masz żadnej ściany. To też trzeba zakleić. To też tak nie powinno być. Proszę bardzo, no. Ktoś sobie po prostu ciebie obserwuje w taki sposób, bo nie bo ściany niezabudowane. O! Ściany niezabudowane, ktoś sobie ciebie zastrzeli z boku. Fajnie, fajnie. Dobra, chodźmy sobie tam na dół. I uwaga. To był. Dobrze. Dobra, lecimy. Może skok trochę to był zły pomysł, to skakanie. No tutaj niby ma te ściany. Niby tu ściany tu są jakieś troszeczkę, więc ja zrobię jeszcze daszek w razie czego. No dobrze, będziemy murować tam. Fajnie. Po prostu trzeba siedzieć, czekać jak ktoś wyjdzie i go zastrzelić. Spawn camping. O! Idealnie. Obił mi tylko 4 HP. Czasami to obrażenie, te broni mają taki losowy damage. I naprawdę. No dobra. Zabił mnie niestety. Kto to wysadza? Dlaczego ktoś używa wyrzutki rakiety, żeby zniszczyć i zabić, później jeszcze dobić. Jej, co to było? Może ktoś tam z pleców nas. Nie, no nikt nie podjeżdża od pleców. Oj, 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 tam zielona, ja go nie widziałem w ogóle. A obrażeń to w ogóle nie zadaje, dlaczego? Jaki to ma zasięg? 85 kratek. To ma 100. 77. Nie wiem, po namyśle wziąłem sobie chyba RPD, ono ma tam o 15 kratek więcej. Może jest to właśnie kilka kratek więcej niż zasięg Krajtaka. Więc zobaczymy, mimo tego Krajtak był... No jej, ono będzie nam siedzieć tam na górze i będzie tylko snajpić w łeb z owupy. Trzeba popatrzeć, czy on gdzieś tu jest. Chyba, że go zabili na szczęście, ale nie widzę. No nie, to dalej nie ma takiego zasięgu. Na tarczy? Dlaczego tarcza mu się nie skończyła? Dlaczego mu się tarcza nie skończyła przez ten czas? Ja tak nienawidzę tej tarczy, no. Ktoś No nie! Nejdy nam rzucają mi szopsiany! Nawet nie widziałem, gdzie on się skampił, no bo nawet nie widać typa. Czy to jest Hax przypadkiem? No! Plecy! Plecy najzwyczajniej w świecie, ale to w ogóle inny jest. To jest jakiś czerwony tam kampi, no. A, no właśnie, widziałem go. O nie, teraz okrążyli nas. Trzeba robić pre-fire. No, obie strony trzeba robić pre-fire. Ja robię pre-fire. I proszę bardzo, pre-fire się sprawdził. Dobra, 30 ambo, może już nie będę tego pre-fire'a robić. Mam 46 HP.
Nie używam apteczek. Mam obity jeden miast, ale nieco teraz będę nas okrążać. No i tam widzę, o, zastrzelił. Fajnie, fajnie, fajnie. No, tylko właśnie z tej strony ktoś tam jest niebieski, już go zastrzeliłem. To jest niefajne. Wejdzie mi ktoś pod celownik, wszedł na chwilę. Jednak nie mam dobrego czasu reakcji, żeby to wyczuć, że on wychodził. Już takiego czasu reakcji ja nie mam. Free Fire? Widziałem typa. Coś tam leżało. Albo typ, wysłyszałem nawet kroki, tam coś tam wyszło. Nie wiem. Może z... ale z tej strony? Z tej strony to nie. Na 9 HP. Grym to była. Niby mam dużą apteczkę. To nie zmienia faktu, że to źle. No taki... takie coś. Ojojoj. Na tarczy. Dobra, już się nie będę z pankami bić ich. No co to jest? Dlaczego oni strzelają w sobie, a ta tarcza jest nadal? Halo! Dlaczego tarcza w tej grze nie posiada mechaniki? Tarcza powinna działać w taki sposób, że gdy ktoś się rusza, albo ktoś oddał strzał, kończy mu się ta tarcza. A nie on cały czas ją ma. W ogóle ktoś tam przyjmuje pół. Już nie, na szczęście. A jednak dalej. On gdzieś tam musi być. Drop. O, właśnie, wystrzeliłem go. Super. Nie ma. O, i tam, tam. Strzegam mnie zabił. Z M14 w łeb? Ściągnął mnie z defaultowej broni między skina. Dlaczego ty tak gra defaultową bronią między skina? Już nawet jakiegoś... zamiast kupić broń, to on kupił skina sobie. Który jest jeszcze limitowany na dodatek. Nie wiem. Trochę śmieszny. Słyszałem, jak ktoś pływał. A myślałem, że to jestem ja. Ja pieprzę. Szybko wyskoczyć, żeby nikt nie przekampił. Ktoś tam jest. Tu jeszcze ktoś jest, ale zginął, dobra. Tam, tam, tam. Jest zasięg. Mimo tego, że już patrząc na to, widać, że on już tak powoli zanika, to mimo tego ta broń dalej obrażenia zadaje. Ojej. Ukradł mi. To jest mój. Dobrze, także moi drodzy, jeśli chodzi o ten film, to na tyle. To są moje statystyki, 33 fragi, 28 śmierci, prawdopodobnie bardzo dużo asyst, bardzo dużo osób poobijałem. No niestety akurat w Blockade Classic nie ma asyst, tylko w Blockade 3D. Także jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, czy może nagrałbym nawet w Blockade 3D, no to napiszcie w komentarzu, stawcie łapkę w górę, stawcie suba. I to tyle w sumie. Widzimy się w następnych filmach. Nara, rusek. To jest rusek, ojojoj. W sumie to jest rosyjska gra, patrzcie ile tu jest rusków na serwerze. A.